I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Don't Stare, w serii, która niesamowicie mi się w aktualnej chwili podoba, ponieważ zabiliśmy królową pająków i teraz mamy dziadowską czapkę pająków. O, ty z ciebie! No ej, poważnie? Już jej nie mam! Czyli jak świnie mnie zobaczą z tą czapką, to dostają downa i atakują mnie od razu. Trzeba zapamiętać. Już? Spokój? Co za zjeby jebane? Co za idioty? Ja nie mogę. Ogólnie ta czapka, jeżeli mamy ją założoną, szybko spada z niej użyteczność, no nie? Ale za to ona jest niesamowicie dobra z tego względu. Dobra, tutaj sobie zrobimy jeszcze jednego honeyhem. Jopie, gdzie brakuje mi dosłownie tego, miejsce krokpotów wszystkiego. Nie szkodzi. Gdzie tu jest ten miód? Tu. O, predict, dobrze. Honeyhem. Kiedy mamy tą czapkę na głowie, to nie atakują nas pająki, a co więcej chyba nawet nam pomagają. I wtedy jeszcze jest coś takiego. Tak, one nam pomagają, ale królowa pająków nas dalej atakuje. Bo jesteśmy konkurencją. Ale kurde, królowa pająków. To jest boss. To jest jeden z bossów. I zabiłem ją bez tego, trotylu. A ja zazwyczaj z trotylem ją zabijam. Dobra, tu będą króliczki, płomyczki. Tutaj są te healing salwy, to sobie zaraz narobimy w dużej ilości. To i kamyszkę. To już. Tutaj i to. Ale kurde, królową pająków zabiliśmy. Mnie to jara niesamowicie. Ślicznie. Buffalo to. Tutaj te kamyszki idą tutaj. I tutaj idą też... Aha, chyba wszystkie zmarnowaliśmy. Dobra, silk tu też idzie. I także... Nie, honey hop homby akurat tutaj zatrzyma sobie. O, mam te jajka. Dobra, jest 5 tych. Tutaj wszystkiego. To mogę sobie schować tam do ubrań. To chyba tutaj miałem. Nie, tutaj. To się tu schowa. Fajnie, to jest Breezy West, a to Puffy West. Yeah! Prum, prum, prum. Dragon Fruity. Dragon Fruity. Yeah, pięknie. Give. I give. Myszko moja cudna. Masz mi dać... 4. Jest więcej, to nie zostaniesz unicestwiona w drastyczny sposób. Masz szczęście. Plant, plant, plant. Na czas zimy to ja dużo będę bardzo podróżować na dół tam do podziemi. Wow, ale ludzie, czajcie to, kurde, królowa pająków. Jaram się. Jaram się jak żyty w kominku. Pig house, rabbit hatch, cobblestones, nie. Wooden flooring też nie. Pottern fern. To było. To chyba będzie food, mi się wydaje. Jest beebox. Potrzebuję desek i patrzcie, dwa tylko będę w stanie zrobić, bo i tak mi nie starcza pszczółek. O, jeden honey home wystarczył. No, zobaczcie, no to niepotrzebnie tak dużo rozwalałem, ale... Mówi się trudno. Dobra. Bierzemy to. Refine. Build. 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 Ślicznie. Tutaj sobie machniemy przejście. I teraz tak. Food robimy beeboxa. Beebox? Z jednego beeboxa chyba nawet 6 miodu możemy zdobyć. I ustawiamy beeboxy w tym miejscu, może... O! Tak! I proszę, tu będzie beebox. I one będą się niesamowicie ładnie pożywiać właśnie na tych kwiatkach. Dlatego właśnie chciałem, żeby tutaj te kwiatki były, że sobie je zasadziłem. Wziął! No i ślicznie będą sobie tu zbierać amciu. Ja sobie tutaj wezmę szynę.
Zobaczcie, szynka miodowa. 30 życia, 75 z głodu. No to to jest naprawdę spoko opcja. To jest bardzo fajne, jeżeli chcecie się leczyć szybko i takie tam rzeczy. Będę musiał dołapać jeszcze parę. Dlatego sobie zrobię narzędzie zniszczenia i zagłady. Czyli łapkę na muchy. Czego potrzebuję? Starego, dobrego, starej, dobrej liny. Kwestia jest tylko tutaj taka, czy... O, idealnie mam dwa. Świetnie, to tylko muszę te trawki tam pozdobywać. Możliwe, że tutaj mam jakieś. Nie mam, ale za to mam te tutaj do rozpalajki. Zobaczcie, jak niesamowicie przydatny jest ten moc z tymi... no... Z tymi podnoszącymi się murkami. Która jest godzina w ogóle? 22:25. No, spoko. Jestem zaskoczony, że moi rodzice nie wydzierają się niesamowicie głośno, ale... to było w survival. I tutaj. Dobra, jeszcze dwie pszczółki na pewno będę musiał zdobyć, ale to w międzyczasie. Stor. Dobrze. To także storuj. Złoto zostaje. Pupsi możemy sobie położyć właśnie do tej skrzynki. I tutaj jeszcze nasionka także się zestoruje. Złą czapkę złości schowamy tu, gdzie magiczne przedmioty. Honeycomby na razie schowamy, pszczółki na razie też schowamy. Tutaj te deski tam będą nam potrzebne, ale to w międzyczasie. Parasolka... chuj mi, no, tak szczerze. To nie potrzebuję, tutaj sobie mogę położyć... Zrobię sobie jeszcze jednego locksuta, bo ten już jest troszeczkę podpsuty po tamtej walce. Potrzebuję 6 lin, 6 tych chyba mi się wydaje. No, 2. Tak więc tu będzie raz, 3, 4, 5, 6. Dobra. W ogóle od razu już wszystkie tutaj zbiorę te trawy, żeby one już odrastały mi na później. Bo chcę zmagazynować sobie ich naprawdę dużo, bo widzieliście, jaki miałem problem w czasie tej zimy. O, 41 dzień. Ja dokładnie w tym momencie już miałem pierwsze przymrozki na poprzednim razie. Więc gra mnie naprawdę nie lubi. Zbieraj ziomek. Ślicznie sobie poradziliśmy z tą królową pająków. O, widzicie, jak tam już pięknie pszczółki zbierają? Ślicznie. Miodek już w jednym z tych jest na tyle zebrany, że chyba z dwa miotki mogłoby się zdobyć. Ale kiedy on nie będzie tak masowo dosłownie upuszczać z siebie miodu, to wtedy go nie podnoszę jeszcze. No, dużo traw. O Boże. Boże, to moja ukochana trawko. Jak ciebie mi brakowało. 22:25. Się zasiedziałem. No to tak, z królową pająków nie będzie problemu, bo ją zawsze można zagrować na królu świń, więc z tym nie ma problemu. Zawsze można też spokojnie ją zamrozić. Ice Staff, powiem wam szczerze, Ice Staffa nie używałem tak dobrze, mimo że wiedziałem, jaki on jest korzystny. Najwyraźniej po prostu nie chciało mi się. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczną... Ej, zauważcie, że tyle razy już mnie psy zaatakowały i tylko ze wszystkich z nich mam tylko jeden dopiero ząbek. No ale to nie jest jeszcze taki duży problem. Dobra. Ile mam tych lin zrobionych? Ani jednej. Dobra. Jedna. I druga. I bierzemy jeszcze dechy. I robimy tutaj to. Tu. Sznup. Świetnie. I to automatycznie nam się zmieni, kiedy ta jedna się zepsuje. Tak więc to odstawiamy i tego naprawdę musimy mieć dużo. Oj, ta trawa dosłownie to jest... Rozpacz, rozpacz nad życie, pożoga nad śmierć. Cokolwiek powiedziałem przed chwilą. Co tu sobie jeszcze by porobić teraz? Te pszczółki miałem tam pójść złapać, dlatego potrzebuję jeszcze tego mojego... tej mojej chatki. Chociaż nie, bo będę w stanie na tyle je wyminąć, że ja tam tylko potrzebuję dwie pszczoły złapać. To nie jest taki duży problem. Jagódki też zbieramy. Ślicznie. Kamyszków chyba mam
dużo. O, po drodze jeszcze na pewno się trochę skopię kamyków i skopię się jeszcze węgiel z tego lasku, co tam go zrąbałem. Kurde, jak ja to kocham, dosłownie tak sobie splanować wszystko ślicznie. Nie będę ryzykować, że to będzie kolejna królowa, tak więc się po prostu grzecznie odsunę. Ja chyba nie rozwaliłem tam tej jednej nestki. O! O Jezu! No, straciłem trochę sanity, ale to nie jest problem. Ha, zastanawiam się, czy zrobić sobie tą moją fajną, epicką czapę zajebistości. Wow! No z tego już coś mogę jeszcze zrobić. Cześć! O Jezus! Nie spojrzałem się, że jestem skaczący. Dobra, już cię tutaj bierzemy. Nie miałeś prawa mnie uderzyć wtedy. Ślicznie? Znaczy ślicznie, troszeczkę dostałem po tyłku, ale to nie jest taki duży problem z kolei. Mam te healing salwy, to się nimi uleczę. No. Tu jeszcze jedną. Monster mity oczywiście zbieramy dla jajek. Dobra, i rozwalamy to. Ślicznie. Psute. Zaraz, o, jeszcze ciebie tutaj złapiemy, ty z gnoju, myślałeś, że się ukryjesz. Ostatni możemy tutaj dać. Okej. Okay. Ślicznie, i teraz się wrócimy do bazy. Podstawiam sobie tu rzeczy, które zrobiłem i zrobię sobie ten taki fajny kapelusz ryszardowski. Wiecie, o który mi chodzi. Ślicznie. I teraz kapelusz Ryszarda. No teraz jestem prawowitym Ryszardem, spójrzcie na mnie. No Ryszard jak się patrzy. Dobra. Świnka tutaj chyba była. Nie, świnka była tutaj. O, tak dobrze myślę. A czemu ja tutaj mam świnę? Ona powinna być tutaj bardziej. Założę te okularki na ten czas. Tutaj tak. Tutaj z mięs sobie już coś machnę. Dobra, to się odstawi monster mity. I da się to. Proszę, niech będzie... No, Honeyham, to mnie cieszy. To mnie jara, to mnie cieszy. Yo, yo, XD. Kurde, fajnie, że już mam jakiś patent na rozstawianie tych wszystkich rzeczy tutaj. Dawaj mi to. No, ugotuj się w końcu. Dobra, i teraz bierzemy sobie zajebisty cylinder i będzie nam stopniowo sanity się zwiększać. Stojąc przy Science Machine jako ta postać, tak samo jak Wilson, zwiększa nam się sanity dwukrotnie. O Jezu, jakie to jest śliczne. Och. Od razu też to porobię. Więcej tutaj właśnie z farmy nie mogę dopiero co wyjść, bo tutaj wszystkie te rzeczy robię. Świnki potrzebują 3 dni na zrespienie się. To jest taki protip ode mnie. Gif, gif, gif. Wsuwaj to, ziomek. 4. No, 5. Z plusem. Znaczy na plusie, nie chodzi o to, że mu 5 z plusem daje. Dobra, i tutaj to.
Kurde, jak mi się podoba ta seria. Jest taka delikatna, taka przyjemna. Dobra, a to sobie zostawię. No to mięska mam tutaj. Powinienem coś fajnego z nich upichcić. Dobra, weźmiemy sobie tutaj mięcho. Od razu już tamte, już nawet, wiecie co, żeby tego mięcha tak bardzo nie marnować, to sobie po cztery tutaj ustawię. I nie krzyczcie mi, że marnotrawstwo czy coś. Z tego powinna być taka jakaś super zajebista potrawka mięsna, że aż cztery mięsa marnujemy na to. Znaczy marnujemy, no, wykorzystujemy. Co potrzebuję do fooda? Dobrze, wiem, że jesteś głodny. Nie drying rack? O, drying racki mogę sobie porobić też, też nie głupi pomysł. Krokpoty. Patyków dużo, to i to. Dobra, to się ogarnie. To idziemy teraz jeszcze w tym odcinku. Tu są jakieś pszczółki, to się łatwo... Jest jedna pszczółka, dobra, to może nie tu. Tylko się z powrotem... No tutaj też jedna. W sumie niepotrzebnie je tak wyrzynałem. No ale potrzebowałem tam honeycombów, więc mam argument. Dobra, pójdzie się w tamtą stronę. Trawka. Jestem Ryszardem. Jestem tak bardzo Ryszard, że ja pierniczę. A moja poczytalność jednak jest istotnym elementem w rozgrywce. Nawet nie, wiecie, jak niesamowicie ważna jest poczytalność, jak jest się w podziemiach. Tam jest cały czas ciemno, więc poczytalność cały czas spada. Pieski! Teraz akurat chcecie być tu. Dobra, zdążę wziąć tamto i załatwić pieseczki. O, tutaj są w ogóle te grave'y, to mogę je trochę pokopać. Pszczółko, pszczółko, pojaw się. Ładnie proszę. Chuj. No, co ja złapałem? O, i kolejna, świetnie. Nie. Jup. I się wracamy. Dobra, i się wracamy do bazy. I ja tam zakończę już ten odcinek. O, kolejny koelefant. Już zaraz pobiegną, dlatego się pośpieszmy. Nie zdążą nas dogonić, jak będziemy cały czas biegnąć. Jednakże ważne jest to, żeby no cały czas być w biegu, no nie? I znaleźć te świnki, bo świnki niesamowicie pomogą. Jest, ognisty w końcu, może czerwony dżem z niego wypadnie. Ale tutaj się nie bijcie, bo podpalicie wszystko. Tutaj możecie się lać. Nie chciałem łapać tych pszczółek z mojego beeboxa, bo nie wiem, czy czasem ich nie stracę. Lejcie się, lejcie się. I teraz uciekamy. O, nie! A, dobra, nie jest ognisty. To jeszcze luz. Ale ślicznie, mamy w końcu jakieś ząbki. Ząbki są dosyć ważnym elementem. No, powiedzmy, że jestem w miarę zadowolony z tego efektu. Z radości aż wsuwam sobie to. I teraz tak, deski tam są mi potrzebne z tego, co pamiętam. Ten honeycomb i jeszcze te pszczółki cztery. Czyli tak, to, to i dechy. Dwie deski? Ile tam desek potrzebne jest? Dwie, dobra. Dobrze pamiętałem. Dobra, tak więc tu... To i to. No i ślicznie. I teraz robimy sobie beeboxa kolejnego. Widzicie, one już tam niesamowicie szybko napełniają to. No takie dziwne wrażenie, że złapałem sobie przez przypadek tą. Motylki! Unicestwię was. Wezmę dwa motylki, tutaj posadzę. I pokażę wam, jak wygląda ciastko. Bo ciastko jest najbardziej bekową rzeczą na świecie. Ślicznie. Kolejne motylki. Motylek za motylkiem dosłownie. Te kwiatki można niesamowicie tutaj rozciągać. Ślicznie. Rozciągać, no... rozprzestrzeniać. Jak to nie możesz tego postawić? Masz jakiś problem? Nagle ci się sumienie odezwało, że zakopujesz w ziemi. A, dobra, było za duże. Ja myślę, że tu jakieś odpały ma, że coś tam, że nie zakopię biednego stworzonka w ziemi, coś tam. No tu chodziło po prostu o to, że nie ma miejsca na coś, na taką sytuację.
Krok pod tubedzie, a tutaj chowamy tak. Jest ten jeden motylek. Zakopałem go. O matko. No dobra, trochę zrypałem. Nie no, nie ma, że zrypałem. Zaraz łapię kolejnego. Jeżeli nie będzie motylka, to się zdenerwuję. Butterflies. Ej, bo was... No! Widzicie, jak się słuchają? Chodź tu. Dobra. I umieszczamy tak. Gotujemy go tu? Nie możesz? Jak? Nie, no... A, bo muszę go zamordować najpierw, dobra. I mamy tak, tutaj takiego motylka. Kładziemy go tu. I nie pamiętam, co dokładnie jest potrzebne, dlatego postaram się tak zrobić to... Nie wiem. Jedną dynię może? I wezmę jeszcze... miody. Ciastka? O lol. Wow, ile sanity odnawiam. A ciastko? Interesujące. Co jest mi potrzebne, żebym zrobił sobie... placuszka. No, cukierki z kolei. Sweetsy są bardzo genialne, bo hunger i sanity odnawiają. Tam trzy życia to nie jest taki duży problem. Co ja mam zrobić? Ile tych motylków ma być? A, smutno mi. Dobra, zrobimy sobie ciasteczka, tak jak wtedy. Predict. I ciasteczka. Świetnie. To jest takie wyjątkowe. Mięska. Dobra, ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia, na razie, pa!